Jeszcze dwie minuty. Oczywiście. Alu. Nie ma nikogo. Chyba trzeba będzie chyba wstać. Nie, to jest spokojny jestem. Wszystko dobrze. Janek, się pomylę. Otwieram 28. sesję Radu Powiatu Hajnowskiego. Witam serdecznie pana starosta Andrzeja Skiepko, wicestarostę Joannę Kojło. Witam panie i panów radnych, dyrektora SPZOS w Hajnówce pana Grzegorza Tomaszuka, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Romualda Wołkowickiego, naczelników wydziałów starostwa. Witam pozostałych gości obecnych na sali. Za pośrednictwem telewizji witam mieszkańców powiatu. Nasze obrady transmitowane są na żywo i są udostępniane na stronie internetowej powiatu hajnowskiego www.powiathajnówka.pl. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? I wobec tego przeczytam ten porządek obrad. Przyjęcie protokołu z 27. sesji Rady Powiatu. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłoszonych interpelacji i zapytań. Informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Informacja o działalności SPZOS w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej SPZOS. Punkt 7. Informacja o działalności Rady Społecznej SPZOS. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Punkt 10. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2001 na terenie powiatu hajnowskiego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nadzór wodny w Ciechanowcu. Wodny, nadzór wodny w Bielsku Podlaskim i nadzór wodny w Siemiatyczach. Punkt 11. Informacja o realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt 12. Powzięcie uchwał w sprawie 12.1. Zmian w budżecie na 2022 rok. 12.2. Zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2022-2034. 12.3. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
12.4. Zmiana uchwały numer 25/240 na 17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 12.5. Zaleczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi nie stanowiącego drogi publicznej. Punkt 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 14. Zamknięcie obrad 28 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. W związku z zgodnie z artykułem, z paragrafem 18 ustaw 6 punkt 2 Statutu Powiatu z wnioskiem o uzupełnienie może wystąpić Rada, Komisja. Porządku obrad nie podaje się pod głosowanie. Teraz przechodzimy do informacji przewodniczącego Rady. Proszę. Przyjęcie teraz, punkt trzeci, przepraszam, przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Informuję, że zgodnie z paragrafem 33 ustęp 4 Statutu Powiatu poprawki i uzupełnienia do protokołu mogą być wnoszone przez radnych i powinny być zgłaszane nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na którym następuje przyjęcie protokołu. O uwzględnieniu poprawek do protokołu z poprzedniej sesji oraz rozstrzygnięciu wątpliwości co do jej treści. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Powiatu. Kto jest za, proszę podnieść i nacisnąć przycisk. Trzynastu, jeszcze jeden radny nie oddał głosu. Krzysio. Dziękuję bardzo. 14 radnych było za. Kolejny punkt to jest informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu zostały złożone następujące interpelacje. Radna Krystyna Kośko, przepraszam, 07.07.2022 w sprawie doprecyzowania odpowiedzi na interpelację numer BR003.33.2022. Zgodnie z paragrafem 19 statusu powiatu radni mogą składać interpelacje do starosty za pośrednictwem przewodniczącego rady. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady lub w okresie między sesjami, które przekazuje niezwłocznie staroście. Odpowiedź na interpelację jest udzielana na piśmie przez starostę lub osobę przez niego wyznaczoną nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Treść interpelacji, zapytań, udzielonych odpowiedzi poddawana jest do publicznej wiadomości przez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w starostwie powiatowym. Teraz kolejny punkt to jest informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Informacja do radnych została przesłana. Czy są pytania bądź uwagi, ewentualnie jakieś uzupełnienie, panie starosto? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym odbyliśmy posiedzenie zarządu. Przyjęliśmy autokorektę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok, ale w tym punkcie, gdzie będziemy obradować, pani skarbnik sprecyzuje dokładnie informacje, które są do przekazania Państwu radnym. Podjęliśmy uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej działek stanowiącej pas drogi powiatowej na terenie powiatu białostockiego, które zostaną wyłączone z użytkowania. W sprawach różnych zapoznaliśmy się z postępowaniem przetargowym na przebudowę dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym Tarnopol i zaakceptowaliśmy to pierwsze postępowanie. W tej chwili od strony formalno-prawnej wydział przygotowuje dalsze postępowanie. Również zapoznaliśmy się z wnioskami komisji rewizyjnej, która odbyła swoje posiedzenie w Domu Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania bądź uwagi radnych dotyczących informacji o pracy zarządu? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
Kolejny punkt naszych obrad to jest informacja o działalności SPZOZ w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej. Informację tą przedłożył pan już nam radzi, pan Grzegorz Tomaszuk, dyrektor. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Spraw Społecznych zapoznały się z informacją. Ja może poproszę pana właśnie dyrektora, żeby przedstawił taką bez całkowitej prezentacji, a takie najważniejsze, najbardziej istotniejsze tematy dotyczące właśnie tej sytuacji finansowej. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starostu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Byłem na komisji, a tak jak Pan Przewodniczący mówił, udzielałem odpowiedzi i chciałbym też nawiązać do niektórych pytań z komisji, bo radni się martwili, co nas czeka w sytuacji inflacji. Bo inflacja, wzrost kosztów dotyka również i szpitala. Bo jeżeli chodzi o rok ubiegły i 6 miesięcy, taka informacja była zawarta, co przedstawiłem na piśmie. Sytuacja ekonomiczna to za 6 miesięcy jest dobra, natomiast no, przed nami, jak wspomniałem, wzrost kosztów. Ja sobie pozwoliłem przygotować, prawda, niektóre pozycje kosztowe istotne dla naszego szpitala. Jeżeli chodzi o energię cieplną, jak wiadomo, od kilku lat my podłączeni jesteśmy do PES-u. Wcześniej był miał węglowy, prawda, na sam początek, jak szpital był uruchomiany, później olej opałowy, no i aktualnie do PES-u. I tak w poszczególnych latach roczne koszty. W 2019 roku 807 tysięcy, bez końcówek będę czytał, tyle kosztowało nasze ogrzewanie. Następny rok 2020 873 tysiące w skali roku, 21 989, no i teraz mamy za 7 miesięcy 519 tysięcy. To jest jakby nieznaczny wzrost, prawda, ale przed nami wiadomo, że czekają na wzrosty energii cieplnej. Zobaczymy, jak to będzie, wyjdzie do końca roku. Gorsza sytuacja jest z energią elektryczną, dlatego że też podaje koszty roczne. 19 rok to jest 489 tysięcy w skali roku. Tyle z energii elektrycznej płacimy. W roku ubiegłym to było 526 tysięcy, a w tym roku do końca sierpnia 750 tysięcy złotych. Czyli że przeliczając właśnie po tych cenach, właśnie aktualnych z sierpnia na cały rok, to jest koszty wyniosą 1 286 000. Ale nie wiemy, czy te koszty średnio się utrzymają. Bo jak będą wyższe, to te koszty będą dużo wyższe od tego 1 200 000 złotych. Jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, jesteśmy związani umową, bo na artykuły spożywcze robimy przetargi do 13 września i mamy jakby te stabilne ceny. Natomiast zawsze przed przetargiem robimy rozeznanie rynku i otrzymamy informację, te ceny wzrosły o 80%. To będzie przetarg, ale tak według wstępnych oczywiście takich ofert, co w skali miesiąca daje na kwotę 48 tysięcy złotych. To wzrost o taką kwotę, 80% daje wzrost o 48 tysięcy, prawda, złotych.
No olej opałowy tutaj nam pozdrożył 63%, ale mało tego oleju opałowego korzystamy dlatego, że ośrodki zdrowia, jak dobrze powiedział, w Bielowieży, w Narwie, to są te budynki jakby ogrzewane olejem opałowym. No istotna pozycja to są leki. Tu mam informację, że przewidywany wzrost o 15%, ale te 15% to daje kwotę nam 42 tysiące złotych w skali miesiąca. 15%, 42 tysiące. O tych drobnych, mniejszych już nie będę może czytał, natomiast bez kosztów osobowych, taki miesięczny koszt to jest 2 379 tysięcy złotych. Miesięczny koszt utrzymania szpitala bez kosztów osobowych. I zakładałem wzrost o 15%, bardzo skromnie zakładając o 15%, bo tak mówiłem i 80% było i tak dalej, to daje nam wzrost 360 tysięcy w skali miesiąca. A tak na marginesie powiem, że na płace miesięcznie wydajemy 7 600 000 złotych. Z istotnych spraw, o których mówiłem, to jest zakup rezonansu. Jesteśmy po przetargu na adaptację pomieszczeń i na zakup rezonansu. No, dostawa tego rezonansu z adaptacją pomieszczeń ma nastąpić do końca prawda, bieżącego roku. Koszt tego zakupu z adaptacją 8 milionów prawda, złotych. One jakby te pieniądze nie wchodzą w koszty utrzymania szpitala, bo to są środki inwestycyjne. W stosunku do lat ubiegłych wzrosło w naszym szpitalu zatrudnienie. Już pracuje ponad 800 pracowników na różnych formach zatrudnienia. To są umowy pracy, umowy zlecenia, umowy cywilnoprawne. No w samym Centrum Zdrowia Psychicznego pracuje 95 osób, bo to jakby to obsługujemy tym centrum trzy powiaty. Ja myślę, że tyle, prawda, z mojej strony. Jeżeli będą pytania, postaram się odpowiedzieć. Na koniec chcę serdecznie podziękować swojej załodze, swoim współpracownikom, dzięki którym te finanse, że tak powiem, są na takim poziomie, jakie są, że szpital nas oceniany jest dobrze, korzystają, prawda, pacjenci nie tylko z naszego powiatu, ale również z całego kraju. To oczywiście zasługa przede wszystkim załogi pracowników. Dziękuję też również panu staroście, zarządowi powiatu, radzie powiatu za wspieranie naszego szpitala, bo jeżeli mówiłem o rezonansie, to taki wniosek wystosował do pana wojewody pan starosta, czyli wsparcie otrzymaliśmy rezonans 4 400 000 złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jakieś ma właśnie pytanie do pana dyrektora, to proszę bardzo, zapraszam. Tak, tak. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie dyrektorze, ja w imieniu zarządu powiatu Hajnowskiego, ale również myślę w imieniu wszystkich radnych chcę bardzo serdecznie podziękować panu, na pana ręce złożyć najserdeczniejsze podziękowania za ogromny trud pracy, który włożyliście, w szczególności w tym bardzo ciężkim okresie pandemicznym, gdzie załoga z panem na czele zdała egzamin na piątkę. Właśnie na pana ręce chcę bardzo serdecznie podziękować i tym pracownikom, którzy byli bardzo blisko, nazwijmy tego, COVID-a, a więc lekarze, pielęgniarki, ale również całej obsłudze szpitala. Jeszcze raz przekazuję najserdeczniejsze podziękowania. Szanowni Państwo, będąc
w wielu miejscach, na różnych konferencjach, nie tylko związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia, ale również takich typowo samorządowych, chociażby ostatnio w Krakowie, o naszym szpitalu naprawdę słychać i to w bardzo pozytywnych słowach. Dlatego jest niezmiernie miło, że w różnych miejscach mogę otrzymywać bardzo taki przekaz pozytywny o naszym szpitalu, o placówce, która wykonuje zadania związane z ochroną naszego zdrowia, nie tylko dla pacjentów Hajnówki, powiatu hajnowskiego, ale również ościennych miast, można powiedzieć z całej Polski. Za to bardzo serdecznie proszę przekazać podziękowania całej załodze. Dziękuję serdecznie. Również panie dyrektorze, chciałem podziękować za tę relację, co pana tu przedstawi, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. I miejmy nadzieję, że uda się panu i pana załodze tą sytuację, że nie będzie tak wyglądało źle. No może jakieś, wie pan, wspólnymi siłami, może jakaś będzie pomoc rządu, no przecież też będą programy. Także wszystko może jakoś się ułoży, no wiadomo, w jakich czasach teraz żyjemy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Kolejny punkt to jest informacja o działalności Rady Społecznej ZOS w Hajnówce. Taką informację dostaliśmy. Czy panie starosto, ktoś to jakieś uzupełnienie będzie na temat tego właśnie? To poproszę. Myślę, panie przewodniczący, bardzo króciutko. Rada Społeczna SP ZOS w Hajnówce jest to ciało doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady, czyli radni z powiatu hajnowskiego, jak również przedstawiciele poszczególnych gmin z powiatu hajnowskiego, przedstawiciel wojewody, związków zawodowych. Tak naprawdę opiniujemy uchwały i doradzamy w funkcjonowaniu SP ZOS w Hajnówce. Oczywiście w bardzo, ale to w bardzo ścisłej współpracy z dyrekcją naszego zakładu. Dlatego ta współpraca, o której mówił pan dyrektor, układa się naprawdę wyśmienicie. To nie znaczy, że ze wszystkimi sprawami o tak się zgadzamy na dzień dobry. Natomiast zawsze jest kompromis, aby funkcjonowanie naszego szpitala, jak również, co dla nas jest najważniejsze, ta opieka medyczna dla naszych mieszkańców była jak najlepsza i za to jeszcze raz po prostu bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkim członkom też w bardzo trudnej sytuacji związanej z COVID-em dziękuję za aktywną pracę, gdyż wiele spotkań było po prostu poprzez internet. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Hajnówce. I tutaj proszę państwa, państwo się zapoznali się z sprawozdaniem, które przedłożył Jan Dynkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Hajnówce. Miałaby dzisiaj na naszej sesji zastępczyni, no ale nagłe obowiązki spowodowały, no przeprosiła, nie może uczestniczyć. Ewentualnie jakieś będą zapytania czy jakieś tam wnioski, to proszę przekazać na piśmie i udzielę odpowiedniej informacji, odpowiedzi. Także dziękuję bardzo. Czy jakieś to właśnie pytania może, czy nie w tym temacie? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Sprawozdanie przedłożył Radzie pan Romuald Wołkowycki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ja poproszę pana inspektora, może wie pan takie krótkie uzupełnienie, takie na jakieś rzeczy najbardziej istotne, bo wiadomo, to już mamy bez tej ogólnej prezentacji, tylko takie najważniejsze rzeczy, które pan uważa za najbardziej istotne. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie starosto, zebrana szanowna rada, szanowni państwo oglądający sesję na łamach telewizji kablowej. Chciałbym powiedzieć odnośnie działania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w okresie 2021 roku oraz połowy roku 2022.
że nasze działania podsumowujemy w formie właśnie, która została Państwu przedstawiona liczbowo. Jeśli chodzi z głównych jak gdyby tutaj naszych zadań, kontrolujemy przede wszystkim przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego, które jakby nie patrzeć, dopiero zetknięciu z tym, powiedzmy, właścicielem obiektu bądź inwestorem, zarządcą obiektu, okazują się bardzo surowe i tutaj się pojawiają właśnie zazwyczaj te konsekwencje takie jak gdyby szybkiego wykonania pewnych obowiązków. No, zdarza się również, że te konsekwencje jak gdyby tutaj mniej rażące są jak gdyby egzekwowane właśnie nałożeniem mandatu karnego, które nakładamy. Staramy się jak gdyby tutaj nie nakładać tych mandatów w taki sposób bardzo obciążający, aczkolwiek musimy to wykonywać, żeby po prostu osoby, które właśnie związane są właśnie z obiektami budowlanymi, a wiemy, że każdy z nas obecnych i oglądających ma jak gdyby do czynienia z tymi obiektami. Cóż mogę powiedzieć? Te przestrzeganie przepisów prawa w zasadzie odbywa się jak gdyby w taki sposób, że dopiero to prawo jest jak gdyby respektowane. Zauważamy, że jeżeli chcemy dla sąsiada, powiedzmy, czy w jakimś sporze osiągnąć jakieś korzyści, no moim zdaniem powinniśmy jak gdyby również to prawo jak gdyby stosować względem siebie. I tutaj myślę, że gdyby była ta właśnie taka świadomość tych takich sporów, konfliktów, których mamy bardzo dużo, niekiedy właśnie sprawy się rozszczekają o sądy powszechne, administracyjne sądy, sądy cywilne. Jest ich bardzo dużo. Cóż chciałbym powiedzieć, z najważniejszych wydarzeń, powiedzmy, tego roku możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o wystąpienie katastrof budowlanych, mieliśmy w tym roku jedną katastrofę budowlaną. Na szczęście zakończyła się w sposób bez ofiar śmiertelnych. No, okazuje się, że jednak dochodzi do tych katastrof. Głównym jak gdyby sprawcą jest niefrasobliwość. Pośrednio zazwyczaj czynnik, który powoduje właśnie te skutki katastrofy, wybuch gazu. Apeluję właśnie przede wszystkim do zarządców, do właścicieli o jak gdyby dbałość nad tymi obiektami, z którymi się właśnie stykamy, począwszy właśnie od sprawdzenia przewodów wentylacyjnych przed sezonem właśnie tutaj ogrzewczym z przewodów kominowych. No i raz na 5 lat każdy z nas jako właściciel obiektu, zarządca w okresie 5 lat powinien przeprowadzić pomiar instalacji elektrycznych, wewnętrznych w obiekcie. Jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią, no wymusiła jak gdyby nowe tutaj możliwości, a może udogodnienia związane z obsługą właśnie tego procesu budowlanego poprzez elektronizację. I tutaj właśnie też w imieniu GUMB-u, Wojewódzkiego Inspektoratu, właśnie zachęcam do korzystania z elektronicznej właśnie obsługi tego procesu w postaci właśnie składania i zarówno wniosków, zarówno pism, jak i też innych w pakiecie właśnie e-budownictwo zamieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego możliwości. Co tu jeszcze? Odnośnie sytuacji związanej z inflacją, porównując lata
porównując lata i aktywność inwestorów, trudno w tej chwili odnieść się do aktywności. Rok 2021 okazał się statystycznie rokiem, który jak gdyby obfitował w porównywalny zarówno liczbę zakończonych budów, jak i rozpoczynanych. Jeśli chodzi o półrocze właśnie 2022 roku, obserwujemy, zapewne jest to jak gdyby wynik inflacji, niestabilnego rynku cenowego, o co najmniej 1/3 jak gdyby spowolnienie, może nie spowolnienie tego ruchu, aczkolwiek jak gdyby zmniejszenie tego ruchu budowlanego. Aczkolwiek ten ruch budowlany jest tutaj dość znaczny, nie budzi tutaj w zasadzie niepokoju. Inwestorzy są jednak skłonni do budowania, może bardziej takiego etapowego, chociaż z uwagi właśnie na te trudności kredytowe podejmują się procesu inwestycyjnego i ten ruch jednak występuje. Na łamach właśnie mojego wystąpienia bym jeszcze właśnie tak prosił o to, że mamy właśnie do czynienia bardzo dużo obiektów już istniejących, które są w złym stanie technicznym. Zazwyczaj tak jak te prawo budowlane mówię, że jest surowe, nakazuje na nas te obowiązki utrzymania tych obiektów i tutaj chociaż w minimalnym jak gdyby zakresie w związku właśnie z tą sytuacją finansową, z kosztami rosnącymi bym prosił właśnie zarządców, właścicieli, inwestorów o jak gdyby dbanie o te obiekty, a przynajmniej w zakresie zabezpieczenia przed dostępem dzieci czy też osób trzecich na teren posesji do wnętrza budynków, które niejako stanowią zagrożenie, gdyż po prostu są niekiedy w bardzo złym stanie. Staramy się monitorować te obiekty, jest jak zwykle nie takie proste wyegzekwowanie tych obowiązków, ponieważ właśnie wiąże się to z dużą liczbą właścicieli. Tutaj dużo jest problemów z uregulowanym stanem prawnym. Aczkolwiek nie będziemy jako organ bagatelizować i staramy się wykonywać właśnie pod tym kątem te działania. Chciałbym już w tej chwili zakończyć. Jeśli może są jakieś pytania, to proszę. No nie widzę pytań, także chciałem panu podziękować za przesłane nam sprawozdanie. I tak, i życzyć wytrwałości w tej działalności waszej inspekcji budowlanej i żeby ten ruch budowlany trochę ruszył, żeby był większy, żeby się powiat rozwijał, żeby się ludzie budowali. Sytuacja może się poprawi. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. To znaczy pocieszające jest tutaj, że mamy właśnie w regionie firmę, która jest dla szerokiego grona znana. Jest to firma Pronar i jak gdyby tutaj właśnie uznanie, że ta firma inwestuje w region i po prostu się nie poddaje, pomimo tego, że te ceny, dużo, dużo problemów jest na rynku. On nie wyłamuje się, inwestuje, także tutaj duże uznanie, nie tylko dla tej firmy, bo też mamy w regionie firmy, które dopiero powstały i również starają się inwestować w kapitał i jak gdyby przyniósł zatrudnienie. Także myślę, że jest też trochę jak gdyby optymizmu w tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, 10. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatu hajnowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Ciechanowcu, w Siemiatyczach, w Bielsku. Tą informację dostaliśmy wszyscy na mailu, zostało wysłane. Oczekiwaliśmy, że dzisiaj któryś z panów się zjawi, ale niestety nikt nie dojechał. Może jakaś tam sytuacja spowodowała, nie będziemy komentować, ale jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, zapytania, to proszę to zgłosić, ewentualnie wyślemy do nich
Dobrze właśnie, szkoda, że ich nie ma, może było zapytać, jaki jest stan wód, jaka jest stan wody, czy nie ma podłączeń innych jakichś, no ale no trudno, nie ma, także proszę ewentualnie na piśmie i to wyślemy do nich. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszej sesji. Informacja o realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją. Tak samo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej też jest pozytywna. I teraz informację tą przyjmujemy bez głosowania i teraz będziemy mieli powzięcie uchwał. Tak? Aha, to właśnie oczywiście bez głosowania, przepraszam, te informacje jeszcze do tego wrócę. Czy są jakieś właśnie, przeczytać może opinie tej Izby, czy Państwo to zapoznaliście się? Nie, nie trzeba, tak? Czy macie jakieś panowie, pani radny, jakieś zapytania w tej sprawie? Nie ma, dobrze, dziękuję. Teraz przechodzimy do powzięcia uchwał. I to będzie tak, 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Ja wiem, jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego. I tutaj będzie właśnie autokorekta. Panie starosto, pan udzieli informacji, czy pani skarbnik? Udzielę głos pani skarbnik. Proszę bardzo. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Hajnowskiego na swoim posiedzeniu uzupełnił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok o następujące zapisy. Zwiększone zostały dochody i wydatki w kwocie 8778,70 zł z Funduszu Pomocy dla Ukraińców z przeznaczeniem na pieczę zastępczą. Następna kwota dotyczy też Funduszu Pomocy dla Ukraińców z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w powiecie hajnowskim i jest to kwota 7224 zł. Następne są to decyzje wojewody podlaskiego zwiększające budżet. Pierwsza kwota to jest 2663 zł z przeznaczeniem na podwyżki należne funkcjonariuszom zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Oczywiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. I następna kwota też dotycząca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jest to kwota 170 923 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczające określoną normę. Następna decyzja wojewody podlaskiego zwiększająca budżet o 2000 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową. I następna decyzja zwiększająca budżet o 4800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Następna kwota jest to 35 tysięcy zł. Przyznana decyzją wojewody podlaskiego także z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2024. Aktywna tablica i wydatki ogółem zostały zapisane w kwocie 43 750 zł. Udział własny powiatu jest to 8750 zł. Następny punkt dotyczący scaleń jest to w ramach środków posiadanych zwiększenie środków na obiekt Tarnopol o kwotę 1 100 000 zł i decyzja ministra finansów zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 53 459 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Wszystko, dziękuję. Czy ktoś z pań, panów radnych chce zabrać głos w dyskusji na temat przedstawiony przez panią skarbnik? Nie widzę, dobrze. Przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok wraz z autokorektą. Przygotowane. Kto jest za, proszę podnieść i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto
Kto jest przeciw? Dziękuję za. Było 14 radnych. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 12.2. Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy w tej uchwale potrzebne jest jakieś wyjaśnienie? Może pani skarbnik, czy jak panowie i pani uważają? Nie, tak? Czy jakiś głos w dyskusji? Też nie. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034. Kto jest za? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Za jest 13 radnych, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Punkt 12.3. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy tutaj właśnie w sprawie tej uchwały potrzebne jest jakieś wyjaśnienie? Czy jakieś pytania są radnych i pani radnych? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pani Wiolo, proszę o przygotowanie. Kto jest za? Proszę podnieść i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za jest 14 radnych. Dziękuję bardzo. Uchwała została uchwalona. Teraz punkt 12.4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 25/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych, Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego. Czy jest potrzebne jakieś wyjaśnienie? Nie widzę żadnych pytań. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za było 14 radnych. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi nie stanowiącego drogi publicznej. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy jest potrzebne jakieś tutaj uzupełnienie, wyjaśnienie? Nie, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za było 14 radnych. Dziękuję bardzo. No, tak szybko nam to poszło. Proszę państwa. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Stawczyk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Przed chwilą uchwalaliśmy przystanki na terenie naszego powiatu. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do włodarzy, jak i radnych gmin Narew i Hajnówka o jak najszybszy zakup i instalację wiad przystankowych na nowo wybudowanej trasie z Nowosad do Zabłudowia. Szczególnie interesuje mnie właśnie umiejscowienie na terenie gminy Narwi i Hajnówka. Ja dwukrotnie już poruszałem ten temat na zarządzie. Dziękuję bardzo dla starosty i urzędu, że występowaliśmy do gmin z tym problemem. Natomiast otrzymujemy dość lakoniczne takie wytłumaczenie, że to nie było zaplanowane w budżecie, że nie ma środków i tak dalej. Według mnie i mieszkańców jest to żadne wytłumaczenie. Droga nie powstała z dnia na dzień. Przepis obowiązuje też nie od wczoraj i proszę o zajęcie się tym tematem jak najszybciej, żeby ludzie nie musieli stać w 40 stopniach na słońcu lub też w deszczu w czystym polu.
Jeszcze raz proszę o jak najszybsze załatwienie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Michalak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, poproszono mnie w Hajnówce dwóch panów, żebym zapytał pana starostę, jak dalej wygląda sprawa budowy strzelnicy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Janiuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto. Ogólnie te pytanie miało być skierowane do przedstawicieli Wód Polskich, no ale chciałbym zapytać, czy tak jak drogi nasze są ważne, ale też i ważne są rzeki. Czy te rzeki będą obkaszane? Chodzi mi o rzekę Nurzec, która płynie przez Czeremchę i wpływa do zalewu Repczyce i jest mocno, bardzo zachwaszczona. I tak, nie jestem znawcą, ale myślę, że te chwasty zabierają tlen dla wody. No to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Panie starosto, jest pan przygotowany do odpowiedzi? Proszę bardzo. Odpowiadając na pytanie pana radnego Michalaka Leszka odnośnie budowy strzelnicy, w tym momencie oczekuję na spotkanie z przedstawicielami wojska odnośnie usytuowania strzelnicy i jej wybudowania. Tak jak państwo wiecie, jest program MON-u odnośnie budowy. My jak najbardziej popieramy każdą taką inicjatywę, natomiast akces jakby wniesienia naszego wkładu i budowy strzelnicy odłożyliśmy na przyszły rok. Musimy znaleźć przede wszystkim bardzo dobre miejsce. Państwu mówiłem na poprzedniej sesji, że rozważamy, jeżeli to będzie możliwe, usytuowanie takiej strzelnicy na terenie jednostki wojskowej. Jest jakieś zielone światełko, ale o tym na razie za wcześnie mówić. Tak jak powiedziałem, oczekuję na spotkanie z przedstawicielami wojska w tym zakresie. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Łukieniuka Mirosława, bardzo trafne pytanie. To nie tylko dotyczy rzeki Nurzec, ale takich obiektów rzecznych mamy więcej. Niestety nie są obkaszane. Pomimo, że dzisiaj nie ma przedstawicieli Wód Polskich z terenów aż trzech zlewni, które są obsługiwane przez na terenie powiatu hajnowskiego, zwrócimy się z takim pismem. Natomiast interesuje nas również sprawa dokumentacji, która miała być wykonana na potrzeby uregulowania czy też zbierania wód rzeki leśnej prawej. Dlatego też wystąpimy do poszczególnych przedstawicieli z takim zapytaniem i myślę, że po uzyskaniu informacji przekażemy to państwu jak najszybciej. Szanowni państwo, ja ze swojej strony chcę przekazać informację. Otóż jesteśmy w ścisłym kontakcie z konserwatorem zabytków w Białymstoku. Zapraszam, w zasadzie namawiam wszystkich właścicieli zabytków nieruchomości na terenie gmin powiatu hajnowskiego, aby zaopatrzyć się w takie tabliczki, które mam tutaj przed sobą, o umieszczenie właśnie na tych obiektach. Te obiekty są już wpisane do rejestru zabytków i aby faktycznie taki zabytek był zauważalny, dobrze taką tabliczkę umieścić. Sprzyja to oczywiście rozpoznawalności takiego budynku,
promuje lokalne oczywiście dziedzictwo, podnosi tę świadomość mieszkańców, ale również turystów, którzy przyjeżdżają, o wyjątkowej wartości danego obiektu, a tak naprawdę też działa, czy przeciwdziała ewentualnym atakom wandalizmu. Wzór wniosku, o który właściciel może nas poprosić, jest w naszym starostwie, w Wydziale Spraw Społecznych. Zapraszamy serdecznie. Takich tabliczek mamy zamówionych kilkadziesiąt. Jeżeli będzie potrzeba, oczywiście zamówimy więcej. Jeszcze raz pokażę, jak ona wygląda. Schludna, mała tabliczka, ale informuję, że dany obiekt jest zabytkiem. Na naszą jakby prośbę odnośnie umieszczenia takich tabliczek na obiektach odpowiedziała jedynie gmina Narew. Kilka osób, dlatego też za pośrednictwem oczywiście telewizji kablowej, która dociera tylko oczywiście do Hajnówki, ale za pośrednictwem właśnie znajomych, ale przede wszystkim państwa radnych z poszczególnych gmin. Bardzo proszę też o rozpropagowanie tej informacji, a najlepiej przekazanie pewnie na obradach sesji rad gminnych w danej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 28. sesję Rady Powiatu. Dziękuję paniom i panom radnym za udział w sesji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie było przedstawicieli.